Agnieszka Oprzańska zaprasza. The Sound of Show Off. Część pierwsza. Joanna Kinowska, kuratorka. Bart Krężołek, Mute. Joanna Szpako-Stachowska, Miasteczko. Odsłona pierwsza. Bart Krężołek, Miód. Przenosimy się do natury. Człowiek idzie przez las, przez łąki. Wyobrażam sobie, że jest ciemno. Musi być mniej światła, bo wtedy pojawiają się tajemnicze historie. Takie tajemnicze historie, które mieliśmy zawsze od młodości, kiedy się wychodziło za jakąś furtkę, za jakiś płot, wychodziło się do natury, do lasu. Oczywiście wtedy biegaliśmy po tym lesie, sprawdzaliśmy, co jest za zakrętem. Taka ciekawość gdzieś natrafiała na strach, na obawy. No właśnie, co jest za tym zakrętem, emocje, chęć poszukiwania, ale gdzieś taka niepewność. Czy byliście tam Państwo sami, czy byliście z kimś, czy ktoś trzymał za rękę? O tym jest ta historia. Bart Krężołek. Dorośli mówili, że to nieszczęście. Był duży. Prawie tak duży jak dorosły, ale podobno był dzieckiem. Jego brat bliźniak był zupełnie normalny i niepodobny do niego. On całymi dniami siedział na ławce przed domem, tak, żeby widzieć podwórko. Swoimi rozbieganymi oczami mógł dosięgnąć wzrokiem każdego zakamarka. Jest to historia o strachu, który każdy z nas nosi w sobie. Strach, lęk, bojaźń, w zależności od tego, jak to nazwiemy, każdy z nas ma pewne sposoby na pokonanie takich strachów. My dorośli, czy te strachy rosną z nami, wychodzą, przekształcają się w coś innego, czy nadajemy im imiona? Dawno temu były bajki, baśnie i zawsze było zło z dobrem. Dzisiaj, kiedy większość z nas żyje w dużych miastach, mamy super sprzęty, GPS-y, nie trudno się zgubić w lesie. Coś jednak w tym lesie jest tajemniczego, jeszcze nie wszystko wiemy. Czy to powoduje w nas entuzjazm, chęć poszukiwania nowych przygód, czy właśnie towarzyszy temu lęk? O to pytamy w tych zdjęciach. Kiwał się i wykrzywiał usta w dziwnym, bezzębnym uśmiechu. Miał powykręcane ręce, a z nóg zwisały mu bezwładnie brzydkie, brązowe, skórzone kapcie. Czasami jęczał lub charczał. Wtedy baliśmy się, że stanie lub przypełznie do nas. Dosięgnie nas swoim nieszczęściem. Jest wieczór, idziemy przez las, przechodzimy z dużej drogi, skręcamy w małą ścieżkę, zaczyna słońce zachodzić, mamy fantastyczne przebłyski słońca pomiędzy drzewami, ale coraz słabiej widać, zapada taka szarówka. Zastanawiamy się, jak daleko jesteśmy od dużej drogi, czy jeszcze powinniśmy iść naprzód, czy już czas wracać. Pięknie pachnie. Trzymaj oddech. Nasłuchuj.
Wyłącz dźwięk. Ile razy zdarzyło ci się tak zatrzymać? Trzask złamanej gałązki pod butem podczas wędrówki przez las. Nasłuchuj. Ostrożnie. Wyzwala skojarzenia? Jakiś nieokreślony strach? Niezmiernie lękam się ciemnego lasu i drogi. Odsłona druga. Joanna Szpak-Ostachowska. Miasteczko. Przenosimy się teraz do miasteczka. Miasteczko, jakich wiele. Może to być większa wieś, może to być nieduże miasto. Trudno wybrać było tytuł, bo miasteczko jest takie jak z bajki, ale miasteczko to jest po prostu małe miasto. Nie ma nic pejoratywnego, to nie jest małomiasteczkowa narracja. Jesteśmy po prostu w niedużej osadzie, których na mapie Polski jest mnóstwo. Większość polskich miasteczek bardzo się zmieniła po wojnie. Zabrakło bardzo dużej części mieszkańców tych miasteczek. Zapraszamy do zwiedzenia, odwiedzenia, pojechania, przekonania się, jak wygląda takie metamiasteczko. Jedno miasteczko zbudowane z bardzo wielu ulic, domów, właściwie takich pustych przestrzeni i co tam możemy znaleźć. Kiedy Państwo pojedziecie, ruszycie w Polskę, pojedziecie do jakiegoś małego miasteczka, mam nadzieję, że spostrzeżecie to, o czym w swoich zdjęciach mówi Joanna Szpak-Ostachowska. Nagle ulica, widok, dom, może sklepik okaże się śladem po ludziach, których tam nie ma. Joanna Szpak-Ostachowska. Wychowałam się w miasteczku, jakich wiele. Rynek, kilka odchodzących od niego uliczek, kościół, targ. Tu toczy się życie. Ale wystarczy odejść kilka kroków w bok, by znaleźć się w przestrzeni emanującej inną energią. Przestrzeni niepokojącej i pociągającej zarazem. Zaniedbane domy, błyszcząca się farba, zarośnięte ogrody. Bezruch i pustka. Bezruch i pustka. To jest to, co widzę. A na co patrzę? Wchodzimy w bardzo nudny, zwykły polski klimat. Nie ma tam fajerwerków, nie ma tam odmalowanych fasad. Wchodzimy w bramę. Przechodzimy z miejsca, które jest oficjalne, wchodzimy w miejsce prywatne, półprywatne. To jest czyjeś podwórko, może to jest podwórko, przez które musimy przejechać gdzieś dalej. To jest takie miejsce, które jest tylko i wyłącznie dla nas, dla gospodarza. Czyli nie musi być pięknie, czyli nie jest nic na pokaz. Tam nie zrobimy sobie zdjęcia na Facebooka, renna się urywa. Nie jest wyjściowo, jest nudno. Jeśli popatrzymy uważniej, zaczniemy obserwować, co kiedy mogło zostać zmienione na tym podwórku. Zaczniemy sprawdzać, jakie są kolory ścian, tynki. Czy one odłażą, czy spod odłażącej farby widać jakiś inny kolor, a może jest to miejsce, gdzie zawsze padało słońce i farba bardzo wyblakła, połuszczyła się i odsłania jakiś inny kolor spod spodu.
ulica mojego dzieciństwa była jedną z ulic getta. Stłoczono w nim w czasie wojny około 9 tysięcy Żydów. Część z nich zginęła na miejscu, większość wywieziono do obozu zagłady w Treblince. W moim miasteczku ludność żydowska przed wojną stanowiła 60% społeczności. Niby to już historia. Wojna, Polacy, Żydzi, Niemcy, zagłada. Nienawiść, obojętność, czasem bohaterstwo. Przejęcie mienia, wstyd i na końcu milczenie. Pamięć, nie pamięć. Nie miejsca. Rozejrzyj się za wolną przestrzenią. W każdym miasteczku taka jest. Miejsce, nie miejsce. Obok dworca, na tyłach rynku, między marketem a parkingiem. Krzaki, chaszcze, trawa, popękane płyty, stara kostka chodnikowa. Morze, samozwańcze boisko, wybetonowany plac, goły teren, pustka. Zatrzymaj się na chwilę w tej pustce. Poczuj brak. Wyobraź sobie, że tu kiedyś tętniło życie, a teraz status własności niejasny. Zabetonuje się albo pozwoli zarosnąć. Nie patrzmy tam. Na starym żydowskim domu znajduje zatarty napis. Przestrzeń daje nam znaki. Dajmy jej to, czego chcemy.